Z biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Oj nie, siemanko. 23 marzec, 7 rano. No jak 23 marzec, to moje urodziny. Skończyłem 36 lat. Jak to w ogóle brzmi? 36. I słuchajcie, no, wzięło mnie trochę na przemyślenia, na urodzinowe rozkminy. O, jaką bym sobie radę dał, bym mógł sobie przekazać z dzisiejszego dnia, powiedzmy o 16 lat wstecz, jakbym miał 20 lat. Jaką bym sobie wskazówkę dał? To jest dobre pytanie. Na pewno powiedziałbym sobie, żeby za bardzo nie analizować niektórych spraw. Nie rozkminiać. Żyć bardziej spontanicznie, bardziej odważnie podejmować decyzje i robić. Jeżeli masz na coś ochotę, to robić. Po prostu to robić. Nie zważać na zdanie innych. Na pewno też, co takim ważnym aspektem jest, co zauważam z biegiem czasu, żeby nie żyć przeszłością, żeby nie rozkminiać, co było, co się wydarzyło, co ja narobiłem, co ja zrobiłem, tylko żyć dzisiejszym dniem. Bo większość ludzi z nas żyje, ja też tak po części żyję, że myślę, co się wydarzyło albo co się wydarzy. Ale trzeba myśleć o dniu dzisiejszym, bo dzisiaj żyjemy, nie wiadomo, czy będziemy jutro żyć, a to czasu wcześniejszego się już nie cofniemy. Także mówię, żyć dniem dzisiejszym, nie rozkminiać i nie wkręcać sobie w głowę, że jak to było albo jak to będzie. Co ma być, to będzie, tak jak parę vlogów wcześniej widzowie pisali, że życie pisze samo scenariusz nam i trzeba je brać pełną garścią, takie jakie jest. Nieważne jakie jest, takie jakie jest, takie jakie życie otrzymaliśmy. Na tyle, ile możemy je zmienić i poprawić, to sobie zmieniamy. Niektórych spraw nie przeskoczymy. Nie przeskoczymy niektórych rzeczy. Także brać życie takie, jakie jest. I jeszcze jedną kwestię chciałem poruszyć. Nie wyolbrzymiać małych problemów i nie robić z nich dużych, nie? Dużo ludzi to ma. Tak ludzie sobie wyolbrzymiają albo sami się nakręcają, że Jezus, co się stało, co się narobiło, nic się nie stało, zdarza się, żyjemy dalej. Przejmują się ludzie pierdołami, że tu gdzieś się komuś auto obrysuje, czy gdzieś się szybka z telefonu zbije, robią panikę, obyle gówna, robią po prostu przysłowiowe z igły widły, nie? Nie wyolbrzymiać, no. Naprawdę w życiu może wydarzyć się wszystko i trzeba to zaakceptować, nie? Że takie jest właśnie życie. Życie takie jest, nie zawsze będzie kolorowo, nie zawsze będzie fajnie. Nie brać też życia na poważnie. Pół żartem, pół serio. Podchodzić bardziej na luzie. Więcej dystansu życzę sobie i wam. Żeby ludzie się nie spinali o jakieś pierdoły, głupie żarty. Żeby po prostu traktowali życie takim, wiesz, falowym flow, że tak powiem. Skąd ja te słowa dzisiaj biorę? One takie jakby są, dostają odpowiednie. One są takie jakby ortopedyczne, bo to mają takie wypukłe i wygodnie stopa w nich siedzi. Dobrze, ci się będzie ćwiczył. Lecimy ćwiczyć, nie Gamek? Ciebie? Nie, no, nagrasz? No, nagrasz.
No i tak, widzowie, mamy niedzielę. Kiedyś niedziela to na kacu się wstawało, a teraz co 3 miesięcy przeważnie w niedzielę robię trening. 27 minuta orbitreku leci. Tak jak wam mówiłem, ćwiczę sobie trening siłowy godzinkę i pół godziny cardio. Słuchajcie, bo tam piszecie, ogranicz jedzenie, chcę schudnąć. Ja wam mówiłem, mi już nie zależy na tym, żeby schudnąć, tylko żeby lepiej wyglądać. Bo widzę, że waga mi się zatrzymała, ale moja sylwetka robi się bardziej kształtna. Zauważam, że delikatne rysy wychodzą, bareczki trochę, zarysklaty się robi. Także będę jadł zdrowo, tak jak jem do tej pory. Nie będę się jakoś katował i będę ćwiczył sobie, robił cardio. I lepiej się czuję, lepsze samopoczucie. W ogóle lepiej, nawet zauważyłem, że rano jak wstaję do pracy, to bardziej taki odmulony wstaję. Więcej mam energii w ciągu dnia, a więcej rzeczy mogę robić, nie? Także mówię, nie? Lecimy, ćwiczymy sobie, jemy w miarę zdrowo. Nie muszę się skupić głównie na tym, żeby zgubić masę ciała, tylko na tym, żeby po prostu dobrze wyglądać, nie? Żeby wyglądać lepiej, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. 7 kwietnia będą 3 miesiące chodzę na siłownię, regularnie, systematycznie. I 7 kwietnia zrobię jakiś specjalny odcinek. Co? Ja mam jeszcze 1,5 minuty. I 7 kwietnia zrobię jakiś specjalny odcinek z siłowni. Taki już fajny, calutki. Na te 3 miesiące będzie trzeba coś zrobić. Dobra, 1,5 minuty zostało i spadamy do domu, jakiś obiadek zjeść tam. Ziomek już mnie wołał właśnie, że skończył. Po siłowni steczek musi być, kamyczku, częstuj się. Zobacz, jakie tutaj eleganckie nam zrobiłem. Zdradzę wam, jak ja robię spaghetti. Słuchajcie, najpierw taką marchewkę i cebulę duszę. Doprawiam papryka, pieprz, magi. Później wrzucam mięso mielone. Tutaj mam akurat swojskie, nie ze sklepu, tylko mamy sąsiada takiego, co jego rodzina tam ma krówki, ubijają i mamy swojską wołowinę. Możecie sobie zobaczyć. Mamy tutaj o akurat mielone. A jeżeli chodzi o wołowinę, to wam pokażę, ile jeszcze tego mamy. Zobaczcie, różne steki, wszystko tutaj jest. I za 100 euro kupuję taką paczkę, to mam na kilka miesięcy wołowiny, można powiedzieć, bo wiadomo, czerwonego mięsa nie można jeść tak za każdym razem. No i co? Cebula, marchewka, dusza, wrzucam mięso, doprawiam i na końcu ten sos, spaghetti roni. I jest naprawdę wypasione spaghetti, widzowie, są dwa smaki, jest łagodny i pikantny, ja zawsze biorę pikantny, to jest naprawdę bardzo dobry sos. Niecałe 3 euro kosztuje. Lepsze niż te paczkowane, nie? No i mam obiadek gotowy, jak zwykle na 2 dni.